Witam w kolejnym odcinku ze Strażnicy Galaktyki. Kontynuujemy rozdział 9. Po troszeczkę emocjonalnej sytuacji z Nową, plus nieopłacony mandat i kłótni z załogą, trzeba odświeżyć sobie umysł, ułożyć się, a to lepiej, jak mamy zwierzątko. Nie to, odłóż to. Tu. Leć, mała. Weź się normalnie połóż obok. Ano. Daję jej też odpocząć. Albo niech przynajmniej na podłogę zejdzie. No to teraz idziemy w kina i odpocząć. Mamy statek? To nasza kajuta? A co taka mała? Co z tobą? Ze mną? Te włosy. Co? Ale jak to? Jak to ty? To ja? Chodź, mówiący szop czeka. I cała reszta. Mówiący szop. Rocket, aha, on naprawiał to zepsute coś. Ej, skoro jesteśmy herosami kosmosu, czemu uciekamy przed bandziorami? To skomplikowane. Wcale nie. Nie uciekaj. I wylądowaliśmy. A Grut nie chciał cię budzić. No dałbyś wiarę? Ile czasu minęło? Dość długo, by nas dowieść aż do strefy zastrzeżonej. Ej, ale jak my tam lataliśmy? Quinn, chcesz mieć sprawny statek, czy nie? Mój statek! Fuj ci on! No już, reszta jest na zewnątrz. Ale czekaj, ty masz co tam masz do wychmowy? Wszyscy już tam wyszli? Aha, czekają na nas. Dobra, idziemy. Patrzcie, kto zwlókł się z Wyra. Kiedy spałeś, decydował Gryzon. Tak, tak, mówił. Trochę wam zeszło. Co? Oho, obietnice. Nie powinno cię tu być. Obiecałeś, że mnie stąd wyciągniecie. Wiem, ale... Niki! Tylko nie dajcie się temu dorwać! Ja będę grzecznie słuchał! Pierdolamy! Grut, szybciej! Nie tykać mi, przyjaciel! No masz, ty ochydo z paszkuny! Czekaj, ta. No kontynuujemy dalej, rozdział tu, 10. Peterze Quillu. Peterze Quillu, zbudź się. Drax. Gadaliśmy już o tym. Masz przestać. Twoje ślubne dziecko ma rację, Peterze Quillu.
Chowat i Kamaria mogą wrócić. Okej. Musimy mieć jedynie wiarę. Świecące oczko masz. Drax, trochę mnie przerażasz. Szerzę dobrą nowinę, Peterze Quillu. Straciłeś swoją rodzinę, twą matkę, kobietę Kree. Pojmujesz ten ból, który niesie strata. Drax. Lecz z wiarą i obietnicą Matrony odzyskamy bliskich. Drax, ja nie... Ty przyjąłeś jej obietnicę, prawda, Peterze Quillu? Ja nie. Się wie. Przyjąłem. Moja dusza aż śpiewa na myśl o mamie. I spotkaniu córki. Tak, moja córka. Wiedziałem, że olśnicie jej światło. Tak, prawda i światło. Martwi, znaczy żywi. Moja... Super jest. Radujesz mnie. Jednak... Reszty nie jestem pewien. Grut może się opamięta, ale zabójczyni i gryzoń stawią opór. A przez to mogą zagrażać naszej sprawie. Pozbędę się ich. Czekaj! Czemu? No to jest rodzina. Bo to jest nasza rodzina. Weź... Niech przemyślą. To nie byle decyzja. Naprawdę ufasz, że przyjmą obietnicę? Ja to wiem. Taka Gamora. Jej ojcem był Thanos. Ona ma trochę do przepracowania, nim się na to zgodzi. A Rocket? Jak zacząć? On jest dziełem szalonych naukowców. To, co Nikki, Matrona, zaoferowała, to dla niego coś z innej beczki. A drewniany? Jak sam mówiłeś, ogarnie się. To przecież Grut. To nasza opoka. Zgoda, Peterze Quillu. No to świetnie, dam znać reszcie. Ach, nie trzeba. Tu potrzeba Matrony. To zapewni dość czasu, by rozważyli obietnicę. Tak, bo jest o milion lat świetlnych stąd i potrwa, nim tam dotrzemy. Już jesteśmy na jej planecie. Czemu? Po co coś takiego? Gdybyś naprawdę przyjął obietnicę, wiedziałbyś. Być może lepiej będzie, jeśli tu chwilę odczekasz, kontemplując swą wiarę. Stój! Drax! No kurwa, zamknął nas. Możemy to obgadać? Aresz domowy. Super. Ej, Queen, jesteś? Tylko nie mów, że nie żyjesz. Queen? O, Rocket, jestem! O, flurwo niebieska! Peter, Rocket, czemu ktoś mnie zamknął z zewnątrz? Aha, jest opcja, że Draxa przekonał Kościół. O, poważnie? Jestem Groot. Wiem, zupełnie porąbane. Draxa też trochę porąbało. Możliwe, że wylądował na Sacrosanct, bo szuka Matrony. Ale bez obaw. Bez obaw? Ano, i jeszcze radośnie. Niewykluczone, że zdołam zainicjować samozniszczenie Milano. Taki masz plan? Co, że niby masz lepszy? Trochę trudno się skupić przy jego śpiewie. Myślę! To myśl gdzie indziej. Koniec pieśni! Racz wiedzieć, że ta niby lama jest mym głosem urzeczona. Nazywa się Kami. Właśnie. Nas zamknął, ale jej nie. I to kretynka. Ale nadal może nam pomóc. Przerzucisz mi na tablet plany statku? Albo może podłączysz kamery? Ano tak. I co? Chcę się rozejrzeć za Kami.
I już, proszę bardzo, łap! Nie to! Odłóż to. To obok. I co wymyśliłeś, Quill? No poczekaj, bo nie mogę wziąć chyba kamery. O. No, wiesz. O, jest. Okej, okay, widzę ją. Gamoro, zaśpiewaj coś. Co chcesz? Czemu? No, Peggy. Tak tu stoję i śpiewam piosenkę. Śpiewam, bo muszę. Wymięknę. Zabijasz ją głosem. Sflurwiaj! Dobrze jest. Ona reaguje na śpiew. Może jak ją pokierujemy do panelu przy kokpicie... Od awaryjnej obsługi drzwi? Tak! I nie przestawaj. Ja wejdę na głośniki i zwabię ją, żeby zżuła kontrolę zamka. Straszna z niej żuja! No, taki. Coś tam. No. Nie. Be happy. Don't worry. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. A nie jak ktoś mi powie, że trzeba. Bla 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 bla. Okej. Coś tu. Chodź tutaj. Dobra. Don't worry, be happy. Here's the little song I wrote. Dobrze. Coś tam. Note for note. Peter! Bla 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 bla. Don't worry, be happy! Bla 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 bla. See your face will frown, and that will bring everybody down. Don't worry. Ocalimy wszystkich. Okej, okay, to nie, tu cię wracaj. Nie. Długo tak jeszcze będziemy. Dwa, jeszcze. Tu. Śpiewania! Nawet jak to taki flarkady. O, i teraz tu. Dziewczyno, gryźnij to sobie! Pokaż, co umie ta gęba, zębata z moro. Ludzie! Ona chyba to zrobi! Don't heavy. Don't worry. Nie do wiary, że wyszło! To nie sakrosankt, to planeta. No to ulga w żuj. Wypiszajmy, zanim Drax zawita tu z nową kumpelą. Proroczką niech ją czort. Rocket, stój! Nie porzucimy tak Draxa. Ale to w ogóle Drax? Bo jednak się nawrócił. No wiem. Trzeba go znaleźć i wyrwać ze strefy mroku. Czy ty nam sugerujesz porwanie Draxa Niszczyciela? Podkreśliłbym Niszczyciela. Tak. Zaszliśmy aż tutaj. Widzieliśmy tyle draństw, że nie porzucimy kumpla. Drax to wciąż nasz kumpel. To już nie jest naszym kumplem. Nie każ mi zgrywać dowódcy. Celujesz we mnie ze swoich żujanych spluw? Nie. Jeszcze nie. Chcę, żebyś zrozumiał, że to nie są żarty. Zostajemy tu. No, Flark Quill. Rychło w czas wyciągasz te swoje pukawki. Dobra, masz mnie. Jednak działa. Są jeszcze sprzeciwy? Nie, jestem za. Jestem Groot. Git, to chodźmy po przyjaciela. Dobra lama. Dobra kamie. No, to gdzie my jesteśmy? Upewniam się, czy się na to piszecie. To bez znaczenia, bo i tak spróbuję. No, to jedziemy. Tylko nie tu. Wiesz, gdzie jesteśmy?
na Flurniej Lagunie. Ile jeszcze mam wam powtarzać? Nie lubię się z wodą. Ej, to on tu wylądował, tak? Wiesz, Drax. Ale to obrzydliwe. Czy to jakieś żarty? Ja chcę pod suszarkę. Rocket! W porządku? Nie, dość! Wciąż mokry! Skrzyżuję wody! Inni flanka mi nie płacą! Nie jesteśmy tu dla kasy! Chyba, że Drax coś ma! No bo coś tutaj się znajdzie? Gdzieś coś, nie? Słuchajcie, to jest Lamentis. Świadka planów Pamy. Więcej religijnych szurów! Super! Nie są szury, a pacyfiści wygnani z... Pacyfiści! Gorzej nie będzie! Jestem. To skąd kojarzysz to miejsce? Zajrzałam tu po spapranej robocie. Jakiej robocie? Związanej z siostrą. No i to na nic nie rzutuje. Coś jest nie tak, skoro Drax uważa to za planetę Matrony. Ale powiedzcie, że nie idziemy nad morzem. Tylko nad jego skrawkiem. Spadaj, to się nie zmoczysz. A skąd niby wiesz, że Drax nie spadł? Rocket, nie panikuj. Jak coś się stanie, Gamora za tobą skoczy. Skoczy? Skoczy? Tak. By pomóc drużynie. Jest w niej najprężniejsza. To może lepiej utonąć. Dobrze będzie zgrać plan, zanim on się znajdzie. Wpierw ogień. Jest i Drax. Łapliwa łajza. Gdzie ona jest? Gdzie na trola? Ej, ej, ej! Weź! Zostaw! Jest głód! Drax! Brachu! Ale zluzuj! Nie! Zawezwała mnie, by ukoić mą stratę! Rocket, może tak pomóż! No, siemanko! Mantis? Ale jak ty... Co? A, to! Lysa nauczyła mnie uderzania w jeden punkt w wielu czasach. A może Omfat ma mnie tylko uczyć? Bez obaw, zielony jest zdrów. Mantis, co my tutaj robimy? Wysłałam go tu. Z nowhere. Widziałam w jego umyśle czas. Kłamliwe więzy. Bo co miałam zrobić? Przeszeptać mu właściwy kurs. Oczywiście. Już dobrze. Trzymaj się mnie. W ciszy mroku. To twoja kolejna dziewczyna, Quill? Oj, nie. Nie w tym czasie. O! Chodźcie! Czyli gdzieś coś jednak było. Do czego? Do Strasznogroty, gdzie splotą się nasze mroczne ścieżki. Mroczne, bo nieznane, nie że złe. Znaczy może i złe. Na pewno nie gorsze od pewnych innych opcji. Bo te to serio były złe. Bardzo złe. Nawet nie wiecie jak złe. Czy ktoś przetłumaczy z jej na nasze? Jestem Groot. Chodzi o to... Chodziło, czy... Co z tego o co mi chodziło już zaznaczyłam? A tę Strasznogrotę? Tak, właśnie. Duże i silne serce jest tak bardzo pełne żalu. Zdradza we wszystkich przyszłościach. I bywa, że go ratujemy. Tutaj. I oto jesteśmy, gdzie wzrasta korzeń Kotati. Więc, tak dla jasności, jest ścieżka, gdzie ty i ja... Peter, skup się. Tak. A co za Kotati? Jestem. Liścioludy, jak Groot, tylko nędza.
Kotati to święta rasa pacyfistycznych istot, które obdarzają nas mocą swej medytacji. I strzegą tajemnic pradawnej groty. Mogą na chwilę je odstrzec? O nie, poważnie traktują tę służbę. Wejdziemy tam tylko, apelując do nieskończonej Jestem Groot! Aha. I do środka! Chyba znów muszę latać te samoloty. To czego my tutaj szukamy? Ona nie wie. Czegoś, żeby pomóc Draxowi. I polegamy na słowie tej luźnej orbity. Ona wcale nie... niesamowite! Bardzo. Czy wygląd... wygląda no, świetnie. Straszne. Chyba mordercze. To dobry pomysł? Nie? Może Drax musi je tylko przespać? No bo w miarę wygląda. Kłaczku, w końcu osłabł. Uwaga! Muflark! Uff! A prawie nie wyczułam na czas. Po prostu pamiętajmy, że to dla Draxa. Choć byłoby łatwiej z choć bladym pojęciem oszukanej rzeczy. O, no! To się ledwo trzyma kupy. Poginiemy w tej żółwiej grocie. O nie, no nie wszyscy. Raczej nie tym razem. Znów woda? Co to jest? O, widzisz książkę? Wiesz, mógł być gorszy. Jest zabójczy. Zimny, mokry. Jak już wejdziesz, to się rusza. Dalej, Rocket. Troszkę wody cię nie zabije. Wspomnę, że w licznych przyszłościach mały kłaczek ginął właśnie pod wodą. Co to? Lego może? Mocno wątpię, czy warto było nasiąkać. Warto, warto. Od tej pory na pewno już będzie such. Och, Lordo Zordzie, taki błąd. Bierz kłaczuszek, Lordo Zordzie. Już często się uśmiechasz, Gamoro. Widzisz? Mówiłam, że grupa ci pomoże. Przyznam, że dość ciekawie się patrzy na hydrofobię. Nie wiem, czy jest sens wpędzać Roketa w jeszcze głębszy dołek. Mówię wam, jakoś to będzie. No tak, słusznie, Lordo Zordzie. Lepiej przecież wierzyć, że będzie dobrze. Tak, tak. A ten, gdzie dobra? Aja! Stępa! Szlak! Było włos! Tutaj czasem odpada Gamora. Nie sądzę. Jakszy? Jesteś pewna, Mantis, że to właściwa droga? Zapewne. No dobra, tu jest za szeroko na skoki. Trzeba będzie poszukać innego sposobu. Mantis, a Drax dałby radę... Nie wolno forsować zielonerwusa. Zamęczam sobie głowę, by nie wyplątał się z sieci kłamstw. A może to krysztalisko? Na coś się przyda? Może zajrzyjmy tutaj. Jest szansa na inne przejście. Dobra. Dobra, Gamoro, to wchodzimy. A gdybym tak rozwierzył trochę tych skał? O nie! Podejrzewam, że może nas zabić. A ty czemu? Było już tyle przyszłości, w których kłaczek ginął w jaskini. Mam trzymać kciuki, Rocket? Ogarniam. Rocket! Trzymaj się z boku i nie umieraj! I po kłopocie! Pomijając wciąż ten większy problem, że nie wiem, czego szukam. Popatrzysz na cel! Patrz na to, jak ci na nim zależy! Pomyśl, ile już razy to Drax coś dla nas robi. A jak nam wtedy ocalił kupy w tamtej kopalni? Że niby taki kolega i tyle z nim certolenia. Drax zdecydowanie kilka razy nas ratował. Pierwszy raz na Seknarfie, jak nas napadł ten tygrys z gębą kałamarnicy. Kto? Kikut? A drugi raz, jak nas napadł Kikut. Mantis, powinniśmy się martwić tą mgłą? Kikut. Do dzieła!
Rocket! Ulżyj sobie! Może to jest Kikut! Tajemnice! Zabójca Baba Vakti! Dosyć tego! Odsłoń mu brzuch! Super go! Ten kot ma wrażliwy żołądek! Przyznaj, tęsknisz za Draxem! Co? Łatwizna! Drax! Piękne wykończenie. No dobra, cofam to. Obecność normalnego Draxa przed chwilą by się przydała. Jaka była szansa, że te istoty żyją na tej planecie? Może nie pochodzą z Sektarfu? I to właśnie tutaj zdobyła je Hellbender. Albo to Hellbender tu jest i tropi nas we wszystkich zakątkach galaktyki, żeby nas ukatrupić. Lady H już pewnie o nas zapomniała. Właśnie wysłała kogoś, żeby nas zabił. Zatłukliśmy jej ulubionego potwora, Quill. Nie ma linii czasu, w której zapomina. Dobra, dobra. Zapysymy. Woda, mgła, potwory. Co to jest za stwarczała miejscówka? Co to żuja? O! Są dwa! Ale co dwa? Mantis, czy one mają coś wspólnego z tym, czego szukamy? Trudno stwierdzić. Ale chyba nie. Pewnie coś z innego czasu. Co powiesz, Queen? To mi kumple czy jak? Tak, może nie! Nie spodziewa się! Dobra. A może? Trzymaj, kurwa. Kto żyje w takiej świętej jaskini? O, ale i tak się płaci za łażenie za panią Roba. Ona ma imię. Teraz ci dam. Nie! Chyba z tymi nie ma co liczyć na rozmowę! Nie został kamieni na kamieniu! O, pamiętam ten moment. Dzieje się tu coś złego. Coś, czego trzeba uniknąć. Mantis? Tutaj... No dobra, serio, bardzo lubię Draxa, ale mam oficjalnie dojść tej durnej jaskini. To, Biedrona? Z łazienki by nie umiała znaleźć drogi. Okej. Okay. Myślisz, że się tam wgramolisz? Po to, żeby zjadło mnie to, co żyje w środku? Kamienne twarze. Czegokolwiek tu szukamy, jest za lub pod jedną z nich. Co powiesz, Rocket? Na bank znajdziesz nam tam jakieś wejście. No dobra, nieważne. Jesteś kamienną twarzą, której szukamy? Śmierdzi to jak zgniłym kolco jajem. Dobra, podkładam ładunek. Odsuńcie się! To chyba nie tak. Hej, Gif. Aha. Mapa. Dobra. S. Dwa. Trzy. Widzisz to zielone rwucie? Tam musimy być. Zielone rwucie nie wróci, ani kłamstw. Trzeba go dowieść na brzeg. Ale musimy też trzymać się tego, co pozytywne. Jesteśmy miną ratunkową. Pozytywne myślenie nie jest na... Co sobie wezmę? Hej, Groot! Mógłbyś to może podnieść? Jestem. Wystarczy. Jestem Groot. Dzięki. Jestem. Nie, niczego nie musi o mnie wiedzieć. Zamknij lepiej korę na kółkę. Rok.
Nie bądź niemiły. I co to wszystko? Znalazłeś coś, Peter? Nie ma tam nic, co by ocaliło Draxa. Jest gdzieś jeszcze jakaś twarz, Mantis? Mantis? Tak, to jaskinia o wielu twarzach. Żarcik. Ty, widzisz tam coś, Mantis? Dużo rzeczy. Aż za dużo. Cienie cywilizacji, która kiedyś tu istniała. Zapomniane twarze, które, jak ja, widzą nadchodzące potworności. Inne cienie też. Nasze, nie nasze. Postać, która nas właśnie obserwuje. A może obserwowała nas wtedy? Widzę kamienie i jakieś kryształy. Posąg wyglądający jak twarz i znów kamienie. Twoja wersja lepsza. Ja widzę coś innego. Widzę przyjaciół, gotowych umrzeć za jednego ze swoich. Tak, cóż, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja też, Stargościu. Ja też. Co jeszcze Kotati powiedzieli ci o tym miejscu, Mantis? Wspomnieli może, że jest super niebezpieczne i tylko dureń by się tu pchał? O tak, bardzo niebezpiecznie. To wręcz pradawne zagrożenie. Było. Albo jest? Coś. No dobra, tutaj będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, a będziemy kontynuować podróż i uratowanie Draxa w następnym. Cześć, trzymajcie się.